Cześć kochani, lekcja basowa, grze na basie. Wojtek Pietraszek jestem, a to kanał Rockday. Reżniemy tak jak trzeba. Temat dzisiejszej lekcji jest mianowicie taki: improwizowanie w grze na basiczku w pentatonice. Tonacja A w pierwszej pozycji. Do dzieła. W jednej z wcześniejszych lekcji omawiałem wam pentatonikę molową, tonacja A, pozycja pierwsza, tak? Zgadza się, było coś takiego. Były tam ćwiczenia, gdzie grać po prostu po kolei, jak wam pokazywałem, z metronomem, na jedną ćwierćnutę jeden dźwięk, czyli ćwierćnutami, ósemkami, triolami, szesnastkami. No i teraz wypadałoby powiedzieć sobie, no improwizowanie na basie w pentatonice. No dobra, no jak to robić, skoro mieliśmy na razie tylko to? No właśnie. Kwestia jest taka, że pierwszy rodzaj ćwiczeń, który zawsze jest podawany, można powiedzieć, to jest ćwiczenie po prostu na ogranie tej skali, na po prostu nauczenie się obsługiwania dźwięków, i to się po prostu gra według jakiegoś takiego konkretnego schematu, takiego linearnego, można powiedzieć. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty i tak dalej, prawda? Dźwięki. Jeśli chodzi teraz o improwizowanie, to generalnie kwestia jest taka, że łamiemy zasadami, można powiedzieć, graj co chcesz, byleby to brzmiało. No niby tak, niby to jest ciekawe podejście, ale takie powiedzenie graj co chcesz to też niewiele mówi. No dobra, graj co chcesz. No i co teraz mam grać? Ważne jest, żeby po prostu grać też to z jakimś podkładem, ponieważ no oczywiście sami możemy grać, sami ze sobą bez podkładu, to też oczywiście można robić, jednak dla wszystkich, żeby po prostu wyczuć puls, to dla wszystkich polecam granie z metronomem. Tutaj mam ustawione akurat tempo 80 uderzeń na minutę. Posłuchajcie, co ja tutaj kombinuję. Można było powiedzieć, no kurczę, używam tych dźwięków, które wcześniej wam podałem, A, C, D, E, G, A, w pierwszej pozycji 5, 8, 5, 7, 5, 7, 5, 7 i można takie rzeczy robić. No to jest, można powiedzieć, naprawdę niesamowite i fajne też, że po prostu można coś już własnego tworzyć, jakiś po prostu podkład, jakiś taki beat wymyślić. Improwizowanie. Spróbujcie po prostu sobie grać różne kombinacje progów, czyli na przykład jeśli mamy właśnie 5, 8, 5, 7, 5, 7, 5, 7, to spróbujcie na przykład zrobić tak, że gramy najpierw na najgrubszej, później na drugiej, trzeciej i pierwszej. Na przykład. Całkiem w miarę konstruktywne, coś się dzieje, już widać, że jest taki jakiś jest beat, jest podkład, który już tworzymy.
zróbmy sobie takie proste ćwiczenie, wymyślmy jakąś frazę. Fraza, czyli na przykład coś takiego. O, coś takiego. Widzicie, ta fraza się powtarza co jakiś czas, tak samo schematycznie. To jest taka powtarzalność tego riffu. Prosta, bardzo prosty to jest motyw. Gram po prostu 5, 8, 5, 7, 5. To samo analogicznie po dźwiękach ze skali gramy podobny riff, podobną frazę na strunach drugiej i trzeciej, czyli 5, 7, 5, 7, 5, 7 i 5 na tej grubszej. Później przechodzimy na następny, co był wcześniej, prawda? Z metronomem dałem tempo na 90. Jeszcze, że na przykład w niektórych momentach dodaję jeszcze jakieś dźwięki, prawda? Czy na przykład mam... Tutaj. Tu. Takiego prostego motywu możemy zacząć powoli go, można powiedzieć, kształtować, formować. To porównajcie sobie cały proces tworzenia muzyki, improwizowania do takiego lepienia z modeliny czy tam plasteliny, prawda? Że mamy najpierw jakiś tam coś tam paseczek, później coś tam, dobudowujemy szczegóły i z tego powstaje nam finalny produkt. Więc tak jak widzicie, tutaj mam cztery dźwięki plus pauza i do tego zaczynam dodawać jakieś dodatkowe znaki takie artykulacyjne, rytmy, tak jak...
tu zaczynacie teraz cały ten utwór, można powiedzieć, formować, cały ten podkład. I jakieś slajdy są dodawane i wszystko kwestia właśnie wyczucia rytmu, wyczucia samego tworzenia, pauzowania, prawda, widzieliście, zostawiałem pauzę. To jest naprawdę dużo kombinowania, to myślę, że na razie tyle starczy. Spróbujcie sobie zagrać ten motyw, co ja grałem, czyli 5, 8, 5, 7, 5. Kończymy na pierwszym dźwięku, na najgrubszej strunie. Na piątym progu. 5, 8, 5, 7, 5. I tak samo analogicznie po dźwiękach ze skali gramy sobie na pozostałych strunach w pozycji pierwszej pentatoniki molowej. Myślę, że to będzie w miarę pomocne. Następne lekcje z tego rodzaju będą next time. Popatki! Jeśli uważasz, że lekcje, które robię i które wprowadzam na YouTube są ciekawe i warte obejrzenia, to może chcesz się umówić na lekcje przez Skype lub na lekcje w Krakowie. Lekcje gry przez Skype są o tyle fajne, że nieważne z jakiej części kraju jesteś, czy z jakiej części świata jesteś, możemy wspólnie się pouczyć. Najlepiej skontaktuj się mailowo.